Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darek z kanału Radio Traktory. Dziś nie będzie jakiś to filmik typowy z napraw, tylko będzie to film z podziękowaniami dla osób, które w jakimś sensie przyczyniły się do rozwoju kanału lub do tego, żeby coś podarowały. I żeby nie przedłużać, jak widzicie, tam stoi traktor, tak jak to było ostatnio złożone z ostatniego filmika. Ogólnie na razie nic nie ruszałem, bo nie mam czasu, ale jakoś tam się postaram sukcesywnie coś dogrywać i wrzucać na bieżąco. I tak, najpierw chciałem podziękować Arkadiuszowi. Areczku, dziękuję Ci bardzo za to, że zrobiłeś dla mnie te grafiki. Druga rzecz, chciałbym też podziękować panu, znaczy w sumie panu, no Piotrkowi, no. Podziękować Piotrkowi za elektromagnes do Zetora 25K razem z nowiutką kapą do tego elektromagnesu. Nie używana nigdy. Nowiutka. Tyle lat dziś przelegała. Na pewno na jakiejś półce czy na czymś. Dziękuję Ci bardzo za to. Przyda mi się na pewno, bo będę robił rozróżnik. Jeszcze jedna rzecz. Mianowicie od pana Grzegorza dostałem takie oto breloczki. I tu właśnie takie właśnie breloczki dostałem. I jeszcze dostałem taki prosty. Widać? Tak, tak będzie widać. Do góry nogami. No ale tu w każdym butelku jest napisane Darek. Moje imię. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo. I jeszcze na koniec tutaj muszę podziękować panu Leszkowi za drut i kawałek blachy miedzianej. Z drutu będę robił taką właśnie do rozrusznika też. Potrzebował właśnie taką dorobić taką też, to mam nadzieję, że pokażę na filmie, jak właśnie można zregenerować bardzo prostym sposobem za pomocą kawałka blachy i drutu miedzianego masę rozrusznika, da się to mocno stawić. Także także dziękuję Wam bardzo. A i jeszcze jedno. Chciałem jeszcze podziękować też Mateuszowi, który teraz robi dla mnie grafiki. Do filmów, które robię na luzie. Czyli takie spokojne, spontaniczne, jakieś wakacje, jakieś takie w domu, co ja tam robię. Także grafikowi Mateuszowi też dziękuję. No, ogólnie wszystkim Wam bardzo dziękuję, także i za to, że oglądacie, i za to, że lajkujecie. W ogóle wszystkim Wam dziękuję, że fajnie się tak można też bawić tym wszystkim i fajnie to wszystko jakoś współgra. Czasami tego czasu jest mało, żeby to jakby wszystko pogodzić, ale myślę, że teraz będzie niedługo nadchodziła powoli jesień, później zima, także będziemy coś tam na pewno robić, o ile na to czas pozwoli. Także, żeby się już nie powtarzać, dziękuję Wam bardzo za to wszystko. Wszystkim Wam też dziękuję za to, że oglądacie, za to, że lajkujecie. I
chciałem. Plany są takie, że będziemy powoli kontynuować naprawę motora. Dalej będziemy go uruchamiać, docierać. No i jak to wszystko już będzie składać, myślę, że na wiosnę już powinien bardzo wyjechać w własnych siłach i cieszyć oko na drodze. Także życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!